była nauczycielką życia, procesem o tajemniczym początku i nieprzewidywalnym końcu, kiedy indziej wyrazem woli ducha lub samoistnym mechanizmem napędzającym ludzkie losy. Czymże jest historia, skoro przestała być katalogiem imion możnych tego świata wraz z ich mocno dwuznacznymi czynami? Jaka jest natura historii, jej kierunek, wartość, cel? Jak nadążyć i przekazać doświadczenie minionych i mijających czasów? Jak myśleć o przeszłości? Imperator świata. Mojego świata. Ludzie potrzebują historii bardziej niż kiedykolwiek. Zmienia się kwestia, do czego jej potrzebują. Historia wydaje się ogromnym magazynem surowca, który może być przetworzony na dowolną liczbę rozmaitych produktów. Przez długi czas, jak wszyscy wiemy, historycy uniwersyteccy wytwarzali pewien rodzaj produktu, a powieściopisarze i malarze wytwarzali inne, ale one wszystkie pasożytowały na pracach właściwych historyków. Panie profesorze, na ile jest możliwe odtworzenie historii? Jak to wygląda? W jaki sposób pan odtwarza historię? Oczywiście możliwe jest odtworzenie przebiegu wydarzeń. Na ten temat dowiadujemy się coraz więcej, bo coraz więcej źródeł jest ujawnianych. Jest możliwe odtworzenie poglądów. Natomiast bardzo trudno jest zdobyć się na właściwą proporcję tych wydarzeń, chociaż i tak mamy lepszą niż na przykład posiadał Ludwik XIV. Pod koniec swego panowania zapytał się jednego z dworaków, który pełnił funkcję ówczesnego ministra kultury i sztuki: wie pan, tyle lat już rządzę, kto był największym pisarzem na moim dworze? Minister odpowiedział: najjaśniejszy panie, Molière. Ludwik XIV się zdziwił i powiedział: nie, pan żartuje, ten Wesołek. Otóż sprawa jest równocześnie i taka, że my przytłoczeni współczesnością nie rozumiemy często motywów postępowania tamtych ludzi. Ja zawsze się dziwię faktowi, że Richelieu, który uchodził za niesłychanie bezwzględnego polityka, papieża się nie słuchał, w Boga średnio wierzył, równocześnie wymusił na swoim spowiedniku zapewnienie, certyfikat, że zostanie zbawiony. No przecież to mówi więcej o psychice ludzi doby baroku niż takie przysłowiowe tomy uczonych rozmów. Panie profesorze, a jakimi narzędziami pan się posługuje, opisując historię, dając obraz czy wizję historii, którą się pan zajmuje? Z jakich źródeł pan korzysta? Wie pani, jest taka książka Andrzejewskiego o tytule zaczerpniętym ze Starego Testamentu, Idzie skacząc po górach. Otóż ja nie idę skacząc po górach, ja korzystam ze źródeł najbardziej masowych, z tych przekazów, które były współcześnie czytane i do których ludzie sięgali, które kształtowały ich wyobrażenia. Dla XVII stulecia to są panegiryki i przede wszystkim kazania. Kazania były czytywane i zaczytywane. Więc to jest źródło, które pokazuje psychikę, mentalność, sposób reagowania przeciętnego człowieka i to jest najbardziej interesujące. Panie profesorze, w jaki sposób język, który pan używa, nawiązuje do doświadczenia historycznego?
Mam na myśli na przykład sposób myślenia czy mentalność Polaków w XVII wieku w kontekście sporów religijnych. No wie pani, ja muszę strasznie uważać, żeby nie przesiąknąć tamtym językiem, bo czytam ustawicznie polemikę wyznaniową, gdzie na przykład bracia odłączeni, jak się dzisiaj oficjalnie i bardzo grzecznie nazywa, są stale określani jako heretycy, kacerze czy bezbożne lutry. Bardzo dużo daje czytanie literatury sowiczżalskiej, która jest zwierciadłem przechadzającym się po ścieżkach plebejskiego życia. Bardzo instruktywne jest czytanie satyr. Bardzo pouczające jest przede wszystkim czytanie pamiętników ówczesnych, gdzie są sytuacje godne nieraz Maupassanta i wyrażenia też, które żywcem zresztą wziął niektóre z nich Sienkiewicz do swojej trylogii. To są te nieocenione źródła dla poznania postaw Polaków na co dzień. Kiedy wyszła właśnie wspomniana trylogia, to Brückner, czyniąc niedwuznaczną aluzję do Sienkiewicza, powiedział: no ale w końcu ludzi znużą te niekończące się opowiadanie o bitwach, oblężeniach, cudownych ucieczkach i tak dalej. Ludzie zechcą wiedzieć, jak Polacy się zachowywali w niedzielę, przy bankiecie, podczas wesela, i o tym się dowiadujemy. Natomiast ci nieszczęśni bracia odłączeni są jeszcze z jednego powodu dla nas kłopotliwi. Bo my, historycy XVI-XVII wieku, używamy pojęcia kontrreformacja, którego wówczas nie znano. Człowiek w dobie kontrreformacji by się strasznie zdziwił. Historycy francuscy zajmujący się średniowieczem na ten temat ukuli bardzo dowcipny, złośliwy tekst. Mianowicie matka Ludwika XI pisze do swego syna: drogi Ludwiku XI, oczywiście do króla się nie pisało z numerem, drogi Ludwiku XI, my ludzie średniowiecza dobrze wiemy, że żyjemy w epoce feudalizmu. Więc oczywisty nonsens, bo oni tych wszystkich na przykład nie znali pojęcia sarmatyzm, nie mieli świadomości, że żyją w kręgu kultury sarmackiej, ale my musimy stosować ten cały aparat pojęciowy, ale z drugiej strony nie ulegać sugestii źródeł. Źródła, z których pan korzysta, to jest najczęściej literatura. Czy pan jest, czy historia u pana jest dłużnikiem literatury? Raczej tak, bo ja zaczynałem po prostu od czytania powieści historycznych, w których prawdziwość dość długo wierzyłem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem o jednym, że w XIX wieku był mariaż historyka z powieściopisarzem. To widzimy na przykładzie Kraszewskiego, jeszcze w początkach naszego stulecia Łozińskiego. I później nastąpił rozwód. Rozwód zdecydowany. Historycy uznali, że muszą pisać sucho i tylko o tym, o czym na pewno wiedzą. A powieściopisarze, że mogą dawać nieograniczone pole swojej fantazji, wprowadzając nawet elementy science fiction, jak Parnicki. Jeżeli ja pani zacytuję taki fragment: po komnatach żurawickiego dworku przechadzał się postawny mężczyzna. Jego ciałem wstrząsały dreszcze, mimo że miał na sobie szubę. Na twarzy było widać gorączkowe napięcie i tak dalej. To pani powie, że to jest powieść. To jest szkic Brücknera o Stanisławie Orzechowskim, który nie wie, czy ma złamać celibat, czy nie. Ale ja bym dzisiaj nie mógł napisać, nawet gdybym miał taką fantazję. W ten sposób to by mnie po prostu wyrzucono z cechu historyków. No więc co pan ceni w literaturze? W powieściopisarstwie cenię to, że skłania historyka do stawiania nowych pytań w przeszłości. Mianowicie, jeżeli powieściopisarz sobie dohaftowuje pewne rzeczy, których nie ma w źródłach, to historyk zaczyna się zastanawiać, a czy naprawdę nie ma? A może warto poszukać? Mi się zdaje, że wartość poznawcza pracy historyka zależy nie tylko od Zitzfleischu, od tego, jak długo siedzi w archiwach i bibliotekach, tylko przede wszystkim od tego, czy potrafi w przeszłości zadawać coraz to nowe pytania. Pytania interesujące jego samego i pytania interesujące współczesnych. Przypominam, czy jest takim przypadkiem, że mamy obecnie tyle prac o zagrożeniach w poprzednim stuleciu, zagrożeniach dżumą, zagrożeniach zagładą, lękach przed końcem świata. Nie, to po prostu historycy przenoszą współczesne nastroje w swoje studia poświęcone XVI wiekowi, czy nawet X stuleciu. Yeah.
Jeśli chodzi o kulturę popularną, masową, zwłaszcza w USA, ale do pewnego stopnia wszędzie, zawodowi historycy są coraz poważniej zaniepokojeni, że nie są już jedynymi, niepodważalnymi strażnikami przeszłości. I że kino, telewizja, reklama, rozmaite rzeczy od kiczu po najwyższą sztukę wytwarzają obrazy historii, z którymi oni zgadzają się lub nie. Ciekawe jest to, że kiedy otwiera się egzemplarz amerykańskiego przeglądu historycznego, okazuje się, że oni recenzują filmy, tak jakby chodziło o książki historyczne. Ciekawi to, jak zawód historyka reaguje na to, co jest w danej chwili historycznym przedstawieniem w kulturze masowej. Ja to nazywam wielką migracją z wydziałów historii akademickiej, stereotyzowania na temat historii, filozofowania na temat historii, spekulacji o niej i zadawania różnych pytań. W jakiej funkcji występuje w pańskich książkach historia? Czy jest tworzywem samoistnym, czy jest kostiumem, w który ubiera pan problemy współczesności? Ja nie używam kostiumu. Od tego zacznijmy. Jeśli ja piszę o Stanisławie Auguście, to też sztuka popołudnia kochanków, czy o Jagielle, czy o postaciach może mających pierwowzór autentyczny, swój, ale nie odgrywających roli historycznej, poza tym, jaką rolę historyczną odgrywa każdy człowiek, można tak powiedzieć, nie, traktując rzecz personalistycznie, no to jest moje doświadczenie. Po prostu to nie jest kostium. Ja chcę odtworzyć ich żywych. Oni mnie naprawdę interesują. Mnie naprawdę interesuje drama Stanisława Augusta. Mnie naprawdę interesuje Jagiełło jako wzór władcy, który ma człowieka, który ma dystans do siebie. I ja go rozumiem dzięki moim doświadczeniom współczesnym. Odwrotnie niż myślą niektórzy krytycy, czy nie, niż jest przyjęte, że się pisze powieść historyczną po to, żeby mówić o naszych czasach. Nie, ja żyję w naszych czasach, żeby przenieść się do tamtych ludzi. Ja nawet powiedziałem, że Krimen napisałem dla duchów. Jest to obcowanie z duchami. Pracę nad książką zaczyna pan od poszukiwania źródeł. A gdzie się zaczyna pańska wyobraźnia? Gdzie się, od którego momentu zaczyna się ta fikcja? Źródła mnie inspirują. Ja to widzę po prostu. I tu na przykład sprawa dialogu. Ja ich słyszę. Dlaczego ten dialog, na ogół mi przyznają, że brzmi nieźle, dlatego że ja go nie konstruuję. Oni tak sobie gadają, ale gadają zgodnie z akcją. Tu jest kwestia dyscypliny twórczej. Gdybym ja podał się fantazji swojej, no to by zrobiła się grafomania. Trzeba połączyć te dwie rzeczy, plastyczną i słuchową wyobraźnię, i wydarzeniową wyobraźnię, z dyscypliną, żeby to było, ta fantazja była w granicach prawdopodobieństwa psychologicznego i czysto ludzkiego. No tak, ale możemy to uporządkować, że fikcją na pewno są dialogi, na pewno są emocje, które pan opisuje, na pewno jest też język, bo przecież trudno pisać w języku tamtych czasów. Tak, no, nad językiem trzeba było pracować. Ja, jeśli chodzi o Krimen, bo to jest XVII wiek, początek, przy czym tu był Sienkiewicz i to straszna rzecz, żeby nie pisać po sienkiewiczowsku. Ale nie było rady. Czytaliśmy to samo. Pan Henryk Sienkiewicz i ja czytaliśmy to samo. Tego samego paska, te same pamiętniki. Bardzo było ciekawe iść jego tropem. I u paska, przeczytanego uważnie, znalazłem różne zdania, których ja już nie mogłem dać, a Sienkiewicz je żywcem przeniósł, na przykład zaraz go tu będziemy bigosować. To jest upaska. Trzeba było, jak mówiłem, stworzyć język stylizowany, ale nie za bardzo.
No to jest kwestia słuchu. Jaka historia pana interesuje? Które historie pana interesują? Czy te historie wielkich ludzi, czy historie mentalności, wrażliwości jakiegoś okresu? Czy jak szeroko pan myśli o historii i w jaki sposób pan ją opisuje? Mnie interesują procesy historyczne, psychologia i procesy, które są przewidywalne. Ja uważam, że procesy są przewidywalne. Dziś też nie można przewidzieć wydarzeń, ale pochlebiam sobie, że pewne procesy, to co w ludziach jest, dzięki swoim doświadczeniom, obserwacji ludzi. I mnie dlatego bardzo interesował renesans. I jak pani zapewne wie, Montaigne. Ja, Michał z Montaigne, to taki wzór historycznego człowieka. Z Montaigne jest taka historia, o jakiej pisał Erich Auerbach, że przyjemnie jest o nim pisać, ponieważ jest to obcowanie z nim, jakby rozmowa. Montaigne jest cały do rozmowy, a przy czym pisał tak podłe rzeczy, że niektórzy myśleli, że to Hen napisał, wymyślił, a nie Montaigne. Na przykład, zawsze z tym były kłopoty z cenzurą, bo dobre nie następuje koniecznie po złym. Może nastąpić drugie zło i gorsze. I teraz w każdej epoce, każdego przewrotu, to funkcjonuje i każdy myśli, że to o nim. Poczucie winy. Aha, ja tu zrobiłem przewrót, rewolucję czy okrągły stół i tego, a on mi mówi, że to jeszcze gorsze niż to, co było. Trzeba być świadomym, że teoria historyczna jest rodzajem hybrydy. Z jednej strony zajmuje się oczywiście historią, badaniem, w jaki sposób powstaje intuicja historyczna, ale z drugiej strony teoria historyczna zawsze jest głęboko powiązana i przeplata się z dyscyplinami takimi jak filozofia, obecnie teoria literatury. Więc kiedy ktoś ma wnieść jakiś wkład w teorię historii, ma to związek nie tylko z jego patrzeniem na historię, ale i tym, jak on umieszcza siebie w stosunku do tych innych dyscyplin. 10-15 lat temu rozgorzała filozoficzna debata zapoczątkowana przez Richarda Rortiego i miała to miejsce szczególna zbieżność, paralelizm między tym, co mnie interesuje w historii i filozofii. Na czym to polega? Każdy, kto bierze się do pisania historii, szybko zda sobie sprawę, że jest to raczej sztuka niż nauka. Nie ma stałych reguł, algorytmów, które wiążą ze sobą przedmiot, przeszłość z podmiotem historykiem. Nie ma reguł, które nakazują, w jaki sposób powinno się przedstawiać przeszłość. Panie profesorze, wydaje się, że drogi historiografii i filozofii
historii były trochę inne, że wyrafinowany język dysput w teorii historii zniechęcał historyków do zabierania w nich głosu. Czy to właśnie, czy te drogi się dzisiaj schodzą, czy dzisiaj jest inne myślenie o historii, czy dlatego właśnie historycy szukają nowych sposobów rozumienia historii, pojmowania historii? Zbliżyła się filozofia historii do historyków poprzez analizę narracji, poprzez analizę dyskursu historycznego. Przecież historyk to nie jest, historyk nie zastanawia się, jakie modele logiczne swojego, czy modele w swoich rozważaniach stosuje, jakie typy wyjaśniania i tak dalej. Historyk pisze. I w związku z tym pisanie. Tak, a co to jest narracja w historii? Co jest narracją w historii? Otóż podstawową sprawą jest to, że w odróżnieniu od literatury, od narracji literackiej, ja nie mówię tu o talencie pisarskim i tak dalej, tych wszystkich powiedzmy artystycznych stronach, jest to, że historyk nie może zmyślać pojedynczych faktów. To znaczy, że historyk musi być w zgodzie z uznanymi jako wiarygodne źródłami historycznymi, ale które mówią o pojedynczych, indywidualnych faktach. To, co się wznosi ponad faktami, czyli już tworzenie tych całości narracyjnych oraz interpretacja, również wyjaśnianie, to już jest twórczość konstruktywna, jest to konstrukcja historyka, która w swojej strukturze niewiele się różni od konstrukcji literackich. To jest tylko tyle, że to jest konstrukcja kontrolowana źródłami. Po prostu... No ale tak chyba było zawsze historycy, tych przynajmniej, których tak było zawsze. Cenimy, tak to było. Są tacy, którzy odnoszą się do źródeł. Tak jest, no to źródła są podstawą, bez tego nie ma historii. Natomiast świadomość tego filozofii historii, tejże pozytywistycznej, no nie była zakorzeniona tego typu świadomość, ponieważ się narracją nie zajmowano, dopiero prąd filozofii historii narratywistyczny, no, związany z takimi nazwiskami jak Hayden White w szczególności, czy wcześniej Michel Foucault, analiza dyskursu, dopiero ten prąd, można powiedzieć, uświadomił rolę w analizie pracy historyka, rolę tego tworzywa, można powiedzieć, literackiego. Wczesny narratywizm lata 60., ale myślę o takim narratywizmie pełnym, to są lata 80., tak. Już dzisiaj krytykowany sposób myślenia. Dlaczego? Tak, należałoby tu wmontować jeszcze coś w rodzaju takiego bezpośredniego doświadczania przeszłości, jakiegoś dotknięcia przeszłości. To też możliwe? No więc, czy to jest możliwe? To nie jest możliwe w sensie dosłownym, ale proszę zwrócić uwagę na to, że jeśli czytamy jakąś syntezę, która się rozgrywa na poziomie dużych uogólnień, to my prawdopodobnie tę historię mniej czujemy, aniżeli gdy czytamy na przykład książkę Montaigu Leroy Ladurie, gdzie on opisuje życie w średniowieczu jednej wsi i wszystkich mieszkańców. My tych mieszkańców zaczynamy lubić. Właściwie żyjemy z tymi mieszkańcami jakby razem w tejże wsi i to jest takie jakby odczucie, można powiedzieć, jakby doświadczanie tej historii poprzez... Czyli już nie bitwy, władcy, tak. Już nie oficjalna tak. Historia, tylko historia... Historia życia codziennego, tak. Lokalna tak. Historia. To się nam historia mentalności, tak? Tak jest, ludzi jak myśl, no to jest mikrohistoria, to znana mikrohistoria. I ten prąd dzisiaj jest dość silny, ten mikrohistorii, ale moim zdaniem z kolei to nie eliminuje tej historii, tych wyższych poziomów ogólnie, bo no, potrzebujemy i tej historii. No, tacy współcześni historycy jak Anker Smith, czy na przykład White, mówią o nostalgii, mówią o ironii w doświadczeniu historycznym. Wydaje nam się, to znaczy nam, którzy się wychowaliśmy na tradycyjnym rozumieniu historii, wydaje nam się to być żartem. Nie, to nie jest żart. Można powiedzieć, że jednak problem emocji, ja bym to nazwał ogólnie, problem emocji w rozumieniu pisania, pisarstwa historycznego i rozumieniu tejże przeszłości, można powiedzieć, problem emocji jest problemem ważnym, bo czyż nie ma znaczenia dla pisania historii, jeśli odkryjemy, że historyk to pisze w atmosferze nostalgii za czymś, co zginęło, albo pisze to w atmosferze, to się mówi no, po angielsku sublime, wzniosłości, to znaczy historia już jest... Ale to mało naukowe pojęcie. Mało naukowe pojęcie, a jednak sublime był analizowany przez Kanta, przez wielu filozofów i dzisiaj w postmodernizmie właśnie wrócił, no, pisze artykuł na ten temat właśnie w tej chwili,
Otóż to jest taka rzecz, proszę zwrócić uwagę na to, jeśli powiedzmy Aleksander Wielki no, jest opisywany zwykle w kategoriach wzniosłości, a gdy tymczasem zbliżymy się do tej rzeczywistej historii, to zobaczymy, że jednak to byli wojownicy, którzy niszczyli, którzy wojowali, którzy przynosili śmierć również na te tereny, nie tylko nieśli, jak w tym wzniosłym języku się mówi, kulturę, a ironia. Jest to kategoria, która nie śniła się filozofii pozytywistycznej, że ona może być kategorią analizy pracy historyka. Historia nie powinna być traktowana jedynie jako nauka. Ciekawą rzeczą u romantycznych historyków było ich silne osobiste zaangażowanie. Historycy tacy jak Michelet, Tocqueville, Chéri czuli, że ich dzieła są bardzo pilne. Tu nie chodziło tylko o odkrycie, jak sprawy się miały w czasach Normanów, jeśli chodzi o Chériego, czy w czasach rewolucji w przypadku Tocqueville'a. Oni mieli poczucie, że to, co piszą, jest absolutnie kluczowe dla ich własnych czasów. I chcieli powiedzieć coś zarazem bardzo osobistego, co było ich odkryciem, ale o czym powinni dowiedzieć się także inni ludzie, co w ich własnych czasach mogłoby służyć jako rodzaj przewodnika. I to jest coś, co utraciliśmy. Utraciliśmy, ponieważ historia stała się nauką. Historia jest pisana. Taki przynajmniej jest ideał przez całkowicie odczłowieczone abstrakcyjne jednostki, które po prostu stwierdzają prawdę na temat przeszłości i komu się to podoba, temu się podoba, a komu nie, to nie. I myślę, że oni nam mówią o wiele więcej na temat przeszłości, niż robili to Michelet i Tocqueville. Ale w ostatecznym rachunku to zabiło historię, nasze zainteresowanie historią. Ponieważ jeśli interesujemy się historią, powinniśmy interesować się tym, co ona dla nas oznacza tu i teraz. A wtedy potrzebne nam jest romantyczne podejście do tekstu historycznego, a nie podejście naukowe współczesnego historyka. Colin, wyglądają tak świeżo. Spójrz, oświetl tę linię tam. Gdzie to jest? Tam. Spójrz tam. Co się dzieje? Niesamowite freski znikają. To powietrze z zewnątrz. Powietrze niszczy freski. O nie. To straszne. Czy możemy coś zrobić, żeby je ocalić? Musimy je ocalić. Proszę, zrób coś. W końcu lat 80. Francis Fukuyama ogłosił śmierć historii. Zapewne przesadził. Być może jednak skończył się pewien typ uprawiania historiografii, związany ze sposobem pojmowania postępu. Historycy wkroczyli na nowy, przedtem z rzadka odwiedzany obszar, sferę prywatności. Naród, władca, strateg przestali być jedynymi bohaterami tej nowej historiografii. Zagubiona gdzieś w Pirenejach średniowieczna wioska z codziennymi sprawami jej nielicznych mieszkańców została równouprawniona z wielką bitwą. Obok procesów dziejowych pojawia się interpretacja obyczajów, próba odtworzenia sposobu myślenia ludzi czasów przeszłych. Pojawia się nowa wrażliwość. Historia idzie szlakiem, który kiedyś przetarła literatura i poezja. Historia zbliża się do człowieka.